Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie w ten piękny, słoneczny dzień. Piękną mamy wiosnę tej jesieni, więc tym bardziej jest nam miło, że możemy w taki dzień zaprezentować Wam coś wyjątkowego. A jesteśmy teraz na Starym Żoliborzu, 300 metrów od Cytadeli, 300 metrów od Fortu Sokolnickiego, tylko kilometr od Starego Miasta. I za chwilę zaprezentujemy Wam reprezentacyjną willę z początku XX wieku. Chodźcie z nami. Chcesz być na bieżąco? Naciśnij czerwony przycisk i dzwoneczek. Żoliborz Oficerski niewątpliwie jest nie tylko urokliwym miejscem Warszawy, ale jednocześnie jedną z najbardziej prestiżowych i historycznych części stolicy. Proszę. Już tutaj jest bardzo jasno, bardzo to pozytywne wrażenie robi, prawda? Salon i cały dom zostawimy na później, a teraz skorzystamy z tego pięknego słońca i pójdziemy na ogród. Ja też co do ogrodu. No piękną pogodę dzisiaj mamy. Oj, też, mamy żeby pokazać ten dom i pogodę, ogród. Więc całe... Tak, tak jak powiedziałaś, wiosna jesienią, albo jesień wiosną. Świetnie. Więc cała w ogóle aura ta dookoła domu i sam dom prezentują się wyśmienicie. Jesień to jest świetny moment właśnie, żeby nagrywać takie nieruchomości. Dokładnie. Bo one właśnie teraz mają taki efekt wow. Przeważnie jest tak, że jak myślimy o domu na Żoliborzu, to kojarzy nam się on raczej z niedużym ogrodem, raczej i ogródkiem. Takim wymuskanym, wypieszczonym, prawda? A tutaj mamy takiej trochę dzikości. Mamy bardzo duże bogactwo tych drzew i bardzo dużą różnorodność. Poza tym tak, mijamy ogród i za ogrodem pojawia nam się mały parterowy domek. Tutaj mamy oprócz domku ogrodnika jest jeszcze dodatkowo 45-metrowy domek z sypialnią, z kuchnią, z salonem. Takie idealne miejsce albo dla pomocy domowej, albo na przykład dla nastolatka, tudzież albo dla gości. Albo dla naszych gości, dokładnie. To jest droga przeciwpożarowa, także tutaj praktycznie nikt nie ma dostępu. Można wjechać tutaj z uczęszczanej ulicy, ale to jest takie miejsce, którego nawet właściciele tych nieruchomości używają. A zobaczcie, jaki to jest fajny atut, bo tutaj mamy drugi wyjazd z tej działki. Albo wjazd. Albo wjazd. Mamy taką namiastkę tego, co mają ludzie, którzy mieszkają poza Warszawą. Dokładnie. Podlewanie ogrodu jest automatyczne. Do dodatkowych udogodnień należy również system inteligentnego domu oraz podgrzewane podejście, chodnik i podjazd. Dla obecnego właściciela ta zielona enklawa jest substytutem wyjazdów, na przykład na Mazury. Łączna wielkość tarasów to 250 metrów kwadratowych. Wszystkie wykończone są najwyższej jakości drzewem egzotycznym, brazylijskie ipa. A oglądanie domu zaczniemy od salonu. Od tej części reprezentacyjnej, tak jak to powinno zaczynać się oglądanie czy prezentację domu. Tak. Tutaj mamy wyjątkową sytuację, bo przez te olbrzymie okna od razu widzimy ogród i taras, czyli cały czas jesteśmy. Prawda? W dokładnie. Niby weszliśmy do domu, a ogród cały czas jest z nami. Duże okna. Moją uwagę zwróciła podłoga, tak, bo jasna, podłoga biała. To jest prawdziwa żywica poliuretanowa. Mhm. I dzięki temu, że ona jest taka błyszcząca, taka odblaskowa, ona dodaje jeszcze więcej światła. Pójdziemy jeszcze dalej w tamtą Ale to, stronę. Na co chciałam jeszcze tutaj zwrócić tak? w tym miejscu uwagę, to duża przestrzeń na ścianach, które mogą stanowić takie tło dla naszej galerii. A tutaj mamy taką bardzo ciekawą sytuację, bo mamy taki salonik przy salonie, prawda? Takie przedłużenie salonu, mm-hmm. prawda? Ale nieoczywiste, bo jest lekko od salonu odcięte. Mamy Dokładnie. Tutaj też kominek, bardzo duże siedzisko. Tak, byliśmy w salonie, przeszliśmy do tego saloniku i jesteśmy w kuchni. Całkiem spora, słuchajcie, ta kuchnia. Bardzo duża. Mnóstwo tutaj blatów, mnóstwo szafek, mnóstwo zabudowy, którą można wykorzystać do przechowywania niezbędnych rzeczy, które muszą Duża znajdować podwójna się lodówka w kuchni. Prawda? Dużo blatu roboczego. Ja na to zawsze zwracam uwagę, bo sporo gotuję u nas w domu, więc dla mnie te blaty i kuchnie są niezwykle istotne. Dokładnie. No i wracamy. Na tym kole oczywiście mamy powrót do pełnego słońca z salonu. Na parterze znajduje się salon z jadalnią, kuchnią z częścią wypoczynkową wraz z kominkiem. Znajduje tu się również gabinet, służący też jako pokój gościnny, a także toaleta dla gości. Ta część domu połączona jest przez garderobę z garażem, który pomieści dwa samochody.
Na wielkim tarasie znajduje się dodatkowy, zadaszony letni salon, gdzie przenosi się życie domowników od maja do września. Chodźcie, zabierzemy Was teraz na górę do części prywatnej. Warto wspomnieć o tej drewnianej balustradzie, która została w całości odrestaurowana. W ogóle te schody są cudowne. One robią tutaj taki klimat. No bo wiesz, ta wysokość... Są bardzo niespotykane. Ta wysokość, dużo światła i to światło tak świetnie tutaj tańczy w tych wszystkich lampach. No i oczywiście przepiękne oświetlenie, wszystko dobrze dobrane. W całym domu zainstalowano prawie 1000 punktów oświetleniowych. Sprzęt, jaki użyto, jest najwyższej jakości. Mamy tutaj oświetlenie marki Chors, marki Europe, Santa & Col, Essedra, Viso, Artemida i wiele, wiele innych. Wow, jest naprawdę duża sypialnia, przestronna. Bardzo duża, bo też jest sporo luster. I znowu, zobacz, mamy ten sam schemat, ten sam układ, idziemy w kółko. Wchodzimy w takie ciemne zakamarki. Tutaj po lewej stronie mamy garderobę. No i tutaj mamy, zobaczcie, taką przedsionek łazienki, można tak to chyba nazwać. Znaczy przedsionek, zobacz, jak duża jest to łazienka. No, dopiero z tego miejsca wchodzimy do łazienki. Fantastyczne rozwiązanie, jest prysznic, ale jest też wanna. I to całkiem spora. I wszystko obok siebie. I to wszystko jest zamknięte tutaj. W ogóle niesamowita struktura materiału na ścianie. Dodatkowo, oprócz samej garderoby, mamy jeszcze po prawej i po lewej stronie z każdej ze stron szafy wnękowe, więc tego miejsca do przechowywania jest bardzo, bardzo dużo. Więc dokładnie. Nigdy nie ma tutaj bałaganu, prawda? No, zdecydowanie, dlatego w tej sypialni jest taki porządek. I kolejne pomieszczenie to jest garderoba męska, ale tam mamy całkowity private. Pokazaliśmy sypialnię, idziemy do pokoju dziecięcego, ale tutaj mamy jeszcze jeden dodatkowy bonus. Bo wyobraźcie sobie, tutaj mamy kurtynę akustyczną, więc jak to zamkniemy, to w sypialni jest idealna cisza. No i mamy pokój dziecięcy, całkiem spory. Na trzy strony świata, to od razu widać, prawda? Północ, więc... zachód, południe i wszędzie zieleń. No teraz mamy żółte, piękne liście za... jesienne. I widzę... I bardzo dobrze doświetloną łazienkę, bo ta łazienka jest mamy z łazienkę. Oknem. Świetna, z oknem od strony południowej, czyli cały czas mamy słońce. Bardzo dużo też szaf. Tak. Jest naprawdę taki pokój dziecięcy, w którym może spokojnie aspirować do miana master bedroom. Takiego dokładnie. Dziecięcego master bedroom. Dokładnie, bo jest... Bardzo komfortowe, wygodne. Na pierwszym piętrze zaprojektowano dwie duże sypialnie. Każda z balkonem, własną łazienką i garderobami. Na w pełni zrewitalizowanym poddaszu właściciele domu urządzili dwa gabinety, w tym jeden bardzo duży i toaletę. Możliwe jest wykorzystanie tej przestrzeni i zamiana jej funkcjonalności na dwie sypialnie lub dodatkowe pokoje dla dzieci. Część podziemna to wiele funkcji. Sauna sucha i mokra, fitness, siłownia, pralnia i spiżarnia oraz duże studio. Dzisiaj sala gimnastyczna służąca jako miejsce do gry w piłkę z dwiema bramkami. W domu znajdują się także dwa kominki. Mamy także nowy, ekonomiczny piec gazowy najwyższej generacji firmy Wisman z dodatkowymi kolektorami słonecznymi. Pełna instalacja alarmowa, przygotowana instalacja gotowa do podłączenia kilkunastu kamer oraz podprowadzony światłowód. Podsumowując, mamy tu garaż plus winiarnię plus taras i balkon około 250 m2 plus poddasze 52 m, w tym piwnica 157 m plus winiarnia 6, parter 121 m, garaż 33 m, piętro 105 m, poddasze 107 m, z czego 54 użytkowej, taras i balkon 250 m2. Powierzchnia domu to 494 m2, a powierzchnia działki to prawie 800 m. Cena tej willi to 13,5 miliona złotych. Bardzo dziękuję, że byliście dzisiaj z nami. Napiszcie koniecznie w komentarzu, jak podobał się Wam ten dom. No i tradycyjnie macie link do tej oferty pod wideo. A my teraz idziemy na krótki spacer, jeszcze po Żoliborzu, poszukać kolejnych nieruchomości do nagrania. Do zobaczenia. Do zobaczenia.